Po tygodniowym pobycie we Wrbowie wracamy do Krakowa. Po drodze chcemy zwiedzić pałac i kościół w Straszkę i dalej jaskinię Bielańską. Renesansowy pałac w Straszkę pochodzi z drugiej połowy XVI wieku. Jego właścicielem był Grzegorz Horwat Stanisz, który założył w nim bibliotekę oraz łacińsko-humanistyczną szkołę dla dzieci spiskich szlachciców. Dziś w wyremontowanym pałacu nadal znajduje się historyczna biblioteka, której osobliwością jest spis czytelników korzystających z niej na przestrzeni dziejów pałacu. Zatrzymujemy się na parkingu obok pałacu, z którego poprzez boczną furtkę wchodzimy do pałacowego ogrodu. W ogrodzie kilka rzeźb, nie mających jednak nic wspólnego z historią pałacu. Schody prowadzące z parku na mały dziedziniec przed pałacem. Na fasadach zamku zwisają afisze reklamujące festiwal teatralny. Przedstawienia odbywają się na zamkowym podwórku. Naprzeciw pałacu późnogotycki kościół świętej Anny. A przy nim gotycko-renesansowa dzwonnica. Thank you.
wejście do jaskini bielańskiej znajduje się na stoku Kobylego Wierchu, nieopodal Tatrzańskiej Kotliny. Dość strome podejście z parkingu zabiera około 25 minut. Zwiedzanie jaskini 70 minut. Dla udostępnienia jaskini turystom wykonano kilkudziesięciometrowy przekop. Pierwotne wejście poprzez naturalny komin dostępne było tylko wytrawnym speleologom i znajdowało się dużo wyżej na stoku Kobylego Wierchu. Przybywają w miejscach zimowych różne drobne zwierzęta, głównie nietoperze, których naliczono tutaj około 300. Spośród ustalonych w Słowacji 24 gatunków nietoperzy, tutaj żyje 8 gatunków. Różnica poziomów między wejściem a najwyższym punktem trasy turystycznej wynosi 112 metrów, które pokonuje się za pomocą licznych pochylni i 860 schodów. Głowa mi się urwie. Wróciłem. To fajne.
Ja rzuciłem. Ja tylko rzuciłem. Mamo, jak się przykleić, to robimy, co komu? Dajcie mi za grosz, może mi 50 groszy. To chyba na Proszę. Proszę sobie pomału. Mamy czas, możemy. Dla podkreślenia wspaniałej akustyki puszcza się z głośników muzykę. Thank you.
Adaśku, może ty trochę pofilmuj moim aparatem. Jedyną dwuznaką jest biały miękki nacisk, który pokrywa zwisającą ścianę po prawej stronie korytarza. Z końca tej części jaskini musieli być 34936 prób naniesienia na ścianę sztucznego lodu. Na przekór temu, że na podstawie projektu inżyniera górnika Eduarda Paloncycho udało się nałożyć sztuczną ornamentykę zamacniającą. Thank you.
jest takie piękne. Po przejściu trasy turystycznej liczącej 1270 metrów kończymy zwiedzanie jaskini Bierańskiej.